Cześć, siemano, z tej strony Jarek i witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i w kolejnej serii. A oczywiście gospodarstwo po ojcu, słuchajcie, w farmingu 22, jak to zwykle bywa. I słuchajcie, tutaj kurde dostąpiła przemiana, ponieważ przebudowaliśmy gospodarstwo, tak jak już mówiłem wcześniej, będzie przebudowa kolejnego gospodarstwa na kolejnej serii. No i cóż, pół trójka oczywiście jeszcze został. Hala też oczywiście została na kombaj, taka jak powinna być. Co tutaj ze zmian, to na tej stronie nic w sumie. Belki oczywiście wszystko tak jak leży, leżało. Rzepak skoszony, ale to za chwilę. Słuchajcie, nagrywam drugi raz ten odcinek, dlatego, bo mi kurde się jakoś nie zapisał, usunął, nie wiem o co chodzi. No i już kurde zdążyłem nagrać tutaj koszenie i w ogóle. No ale niestety, kurczę. Przepadł mi po prostu zapis filmu, nie? Także nagrywam drugi raz, więc kurde, oczywiście dajcie łapkę w górę, suba oraz komentarz, jeśli możecie. No i co? Kurde, agregacik, gromasza, owijareczka, przyczepy to były, lizarda bodajże, rocznicka jedna, rozrzutnik, paszowo z pługi. Tutaj mamy oczywiście beczułkę. Także no, obora została postawiona w ten sposób i tutaj dobudowane garaże, tak żeby w miarę to kolorystycznie było. No, tutaj oczywiście mam swoje krówki, paszowóz, ścielarkę tak zwaną. No, także tak, kurde, tutaj w ten sposób wygląda. Myślę, że pokrótce wam pokazałem tak mniej więcej. No tutaj z płotem to inaczej się nie dało zrobić, ponieważ kurde, no, taki teren jest, wiecie jaki, nie? I tu się nie bardzo dało ingerować w to, no ale trudno, jak to się mówi, nie? No, wiatkę postawiłem tam jeszcze w kąt taką. Także no, myślę, że gospodarstwo nawet, kurde, w miarę to wygląda. No i tak jak mówię, zapis filmu się mi, kurde, usunął, zniknął, no i muszę drugi raz nagrywać. Także kontynuuję, słuchajcie, żniwa rzepaku. I prawdopodobnie będę jeszcze kosił pszenicę, także no. Dobra. Odpalamy sobie kombajn i lecimy, że tak powiem, zdychę na godzinę, myślę, pojedziemy. Także myślę, że będzie spoko. Dobra. Długi kawałek do wykoszenia. Na pokos robię rzepak, dlatego, bo kurde, nie mam słomy, słuchajcie. No i kurczę. Nie mam rzepaczanki, dlatego też kurde ten pomysł, żeby po prostu, wiecie, ja mam jeszcze tą rozdrabniarkę, ścielarkę, nie, to i tak to wszystko przecież idzie w sieczkę, więc to się w jakiś sposób rozdrobni, a póki co do, póki, że tak powiem, poprasuję słomę, póki, kurczę, zbiorę ją i tego, no to wiecie, zawsze parę belek będzie, nie, zwłaszcza, że w tym sezonie, no, belek to za dużo, kurde, nie będę miał. Także no, lecimy sobie oczywiście z koszeniem rzepaczku na pokos. Pewnie tu trzeba będzie wapno zastosować, no ale to zobaczymy. A kurde, wściekły jestem trochę, że mi się film usunął i muszę drugi raz nagrywać. Ale to może i lepiej, kurde. Także no, kurde, mam nadzieję, że jakoś, kurde, przetrwamy to i dociągniemy do końca. Dobra, mamy, widzę, pełen ten ino zbiorniczek. O, akurat się przepnąłem. O Jezu. Dobra, myślę, że jakoś tutaj się nawrócę. I kita. No, także kurde.
Cóż na to poradzić? No ale przynajmniej słuchajcie, pszenicę jeszcze skoszę, nie? Także będzie rzepak i pszenica. Myślę, że uda mi się na jednym odcinku to pokosić. Chociaż no, kurde, zobaczymy. Dobra, także kurde, pierwszy przejazd ogólnie nierówny wyszedł. No ale kurde, wiadomo, pierwsze pole jeszcze tutaj, że tak powiem. Pierwszy raz na tym polu działam. Chyba, bo nie działałem jeszcze. Nigdy, także no. No mamy sobie tu elegancko podjadymy. Dobra, na biegu zostawię. Dobra, jeszcze zobaczę, jak to się nagrywa, bo żeby znowu, kurde, nie było lipy, nie? Dobra, widzę, że jest ok. Jest ok, więc dobrze. Dobra, zamykamy rurę i lecimy sobie dalej, oczywiście. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Te koszenie tutaj. No, kawałek jest wąski, ale długi za to, nie? No, trzeba też się liczyć z tym, że to troszkę schodzi. No, ale myślę, że poradzimy, no, kurde. Także no, gospodarstwo ogólnie przebudowane zostało. Na chwilę obecną tylko powiększyłem hodowlę krów, czyli właśnie jeśli chodzi o krowy, to zaraz wam powiem, ile ich mam. Kurde, 30 to jakby 60 sztuk. No, a świnek mam 10, także kurde, troszkę mało. Trzeba by było właśnie, kurde, już myśleć coś o rozbudowie, nie, tej obory dla świni. Zwłaszcza, że wiecie, teraz, kurczę, fajne, naprawdę fajne te budynki na świnie powychodziły. W sensie chlewnie, obory, nie. Także no, MF oczywiście, 36-40 ten sam. Co w tamtym sezonie. Myślę, że nie ma sensu na razie go zmieniać. Hektarów aż tak dużo nie mam. Aczkolwiek no już planuję coś mieć, kurde, w dzierżawie, słuchajcie, także trzeba by było no ogarnąć moc na dzierżawę. Zobaczymy, czy to się uda, może do kogoś się odezwę, słuchajcie, bo no nie potrafię tego przerobić. A więc no zobaczymy, jak to będzie. Bo tam chyba coś z tym modem jest nierealnie trochę. Dobra. Zawijamy się w tą stronę. Także no, atakujemy rzepak. Dobra, także lecimy, kurde, nie śpimy. Zapomniałem wam powiedzieć, tam około 6 ton, 6 chyba z kawałkiem z tamtego pola wyszło tutaj koło gospodarstwa, zaraz koło domu. Także no nawet spoko, bo to jest ogólnie drugi, chyba drugi zbiornik, a zbiornik mieści 4,5 tony. Także zobaczymy od razu, ile będziemy mieli z tych wszystkich pól rzepaku, kurde. No myślę, że około 10. Być może bym kosił, kurde, może nie, no więcej trochę. Nie potrafię, słuchajcie, obstawiać, tak wiecie, wyliczać, nie, ile ile dane pole wyniesie, że tak powiem, plonu. Aczkolwiek czasami się uda zgadnąć, nie, to zależy po prostu. No dobra, także mówimy, nie śpimy. Także no, szkoda, że mi się tamten zapis filmu usunął, no ale mówię, zabierałem się już za render, kurde, i za montaż, nie? Patrzę, kurde, filmu nie ma, co jest, kurde. No i tak się człowiek troszkę kurzył. No ale cóż tam, kurde. Raz chyba miałem taką sytuację, że kurde, chyba z 3 razy pod rząd nagrywałem odcinek, bo coś tam mi nie wychodziło, także no jeszcze
to mówią do 3 razy sztuka, nie? Sorry za przycinki, za lagi, ale to po prostu jest związane jeszcze z aktualizacją po części, bo jak wiecie sami, no jak się zaktualizuje farminga, kurde, co tutaj się stało, no to przez jakiś czas po prostu się gra przycina, no ale to już nic na to nie poradzimy, kurde, to już twórców gry trzeba o to, jak mówię, ganiać. No i w jedno i w drugo to mam 80%, słuchajcie, czyli kurde, no 4,5 tony w dwie strony. No robi robotę, robi. No, ja mówię, mówię, jak to Jankus mówi. Kurde, już, słuchajcie, przedwczoraj na live'ie, to wczoraj pan Grzesio wbił, oczywiście pozdrawiam z Estarossą, czyli Mateuszem. No i kurde, żeście mnie zarazili tym mówię, mówię. Teraz ja będę mówił, no ja mówię, mówię. O Jezu. Kurde, Jarek, jak to mówię, cię te YouTube na małpę przerobię, zobaczysz. No Adam. Nie, no oczywiście wiecie, kurde, fajne chłopaki, także pośmiać się, pożartować zawsze można, tak samo. Jankus, kurde, którego bardzo szanuję. Także fajnie, fajnie mieć takich, kurde, ludzi, słuchajcie, obok siebie, że przyjdą, pogadają sobie. Naprawdę, kurde, człowiek wtedy jest jakby i szczęśliwszy, i lepszy, nie? Dobra, mamy zbiorniczek, słuchajcie, już. Także ja do ZTS-ka idę, im prędzej się tutaj... kurde, wódki, panie, sprzęgło spalić? Dobra, i kita. Mam już 15, o kurde, ton, widzicie, ja już mówiłem 10, także nie potrafię wyliczać. No to myślę, że tak koło 28, może kurde 30 by dało, to by było fajnie. Dobra, i kita, kurde, no, fosznitki oczywiście też, ZTS-ik elegancko, od Jamesona, także, kurde, no, może nie jest jakiś tam idealny, ale wiecie, no, teraz, kurde, dobrego ZTS-a znaleźć, to jest po prostu, graniczy z cudem, nie? Dobra, także luks, myślę. No i zaraz pewnie będę miał pełny zestaw, także będę musiał ino też podjechać od razu na silos. Czekajcie, wiecie co, ja może się kurde nawet i przejadę zaraz, nie? Zobaczymy, ile tutaj, że tak powiem, usypie się. Nie, dobra, to jedziemy, słuchajcie. 20 ton mamy. Kurde, 40 będzie ten kij. Kurde. Szczerze powiem wam, jestem w szoku. Dobra, jakoś tutaj teraz wykręcimy i no. Dobra. I no ogarnięte. 13 minuta, jakby chyba gdzieś 14, coś takiego. Także zobaczymy. No kurde, widzicie, czas niby
niby człowiek myśli, że zrobi jedno pole i drugie na odcinku, a później jednak człowiek się przeliczy i kurde, będzie Lipton. Czekajcie, czemu tu mnie sypie? Prawa, lewa. Czekajcie, może jeszcze jakoś. Kurde, na lewą stronę, gdzie to tutaj ten Tiger jest schowany. O, dobra. Także sypiemy, no tak troszkę dziwnie, no ale cóż zrobimy. Od razu sobie lewą przyczepę też na kierunek ładunku lewa. Dobra, czyli jest git. 20 ton wchodzi elegancko tutaj do silosu. Aż zobaczę, ile mam. Rzepak 21 ton w tej chwili, o kurde. No i zobaczymy, słuchajcie, jeszcze może jak zostanie czasu, to tą pszenicę jeszcze tutaj walniemy, nie? Także pszeniczkę też świśniemy. Dobra, jakoś się zawrócimy. Dobra, pojedziemy, myślę, polem. A ten ZTS się drze, kurde, mole. Dobra, tutaj sąsiad żaden nie jedzie, jakiś kurde pijany. Dobra, kita. Dobra, myślę, że zgaszę maszynę i zabieram się dalej za ino koszenie, tak? Kurde, tylko zobaczę jeszcze, która minuta 16, no kurde. To nieźle. Tak, 16, kurde? 17, 16, dobra. No to już połowa odcinka za nami. I widzicie, kurde, będzie na to, wyjdzie na to, że ja pszenicy tylko trochę zacznę, kurde. Albo wcale. No zobaczymy zresztą, mówię, no kurde, jeżeli po prostu no, nie zdążymy teraz, no to się ogarnie poza odcineczkiem, albo zobaczymy, kurde, może zrobię jeszcze jeden odcinek z końcówki żniw i po prostu z prasowania słomy, nie? Może ktoś przyjedzie pomóc? Zobaczymy. Dobra. Kurde, muzyka trochę chyba za głośno jest. Raz za głośno, raz za cicho, o kurde panie, o, działałeś czego tak. No, nie wiem, czy mówiłem o tym mod na dzierżawę, ale jeszcze raz wspomnę, kurde, bo już się pogubiłem trochę. Że planuję dzierżawy mieć na różnych seriach, nie tylko na tej, ale no też na innych. No i kurczę, tylko muszę się właśnie do kogoś odezwać, nie wiem do kogo tutaj, żeby mi ten mod, nie wiem, jakoś zrobił, ogarnął. Czy nie wiem, no bo kurde, tak naprawdę wszystko zależy od tego, nie? Bo jeżeli nie będę miał tego modu, to nie będę miał dzierżawy, bo tam w tym oryginalnym modzie to jest coś tak zrobione, słuchajcie, że kurde, coś jest tak zrobione, że kurde, za drogo ta dzierżawa trochę wychodzi, nie powiem. Bo wiecie, no ja chciałbym tak na przykład na realu, nie? Się wzorować, jak to u nas jest, jak ktoś bierze na przykład hektar ziemi w dzierżawę, no to nie dość, że oddaje dotację właścicielowi, no to jeszcze do hektara dopłaca jakieś właśnie 500 zł, nie 400, zależy tam od ziemi, no ale kurde, no i to na tej zasadzie trzeba byłoby zrobić, że tam wiecie, dotacja to już licho, kurde, on nie chce bierze przykładowo, a na przykład tam jakiś tam właściciel. A po prostu, żeby dopłacać do hektara, to 400 coś złotych, nie no, kurde, bo tak, żeby odwzorować, wiecie, o co chodzi mi, nie? Zobaczymy, czy to da się zrobić, czy nie, może się do pana Jankusa odezwę tam, kurde, czy tak powiem, się uśmiechnę, może będzie miał czas, może pomoże, może coś, zobaczymy. Także, kurde, bardzo byłbym wdzięczny Jankusowi za to, no, ale zobaczymy, zobaczymy.
Jak to mówię, zobaczymy w planie. Dobra. Kurde, to te pole wymucić to będzie 30 minut odcinka, no to kurde nieźle pan powiem. No ale że paczku w tym sezonie nie powiem ludziska, że będę miał. No już mamy 30 ton kurde w silosie. No to 40 kurde parę. No w szoku jestem naprawdę. Nie wiedziałem, że tak kurde rzepak dobrze posypie tutaj. A jednak kurde. Wychodzi kurde 10 ton z hektara. Jakby raczej nie inaczej, kurde, no. Może by ten kawałek pola kurde kupił, zobaczymy kurde no, w zeszłym, znaczy w następnym sezonie. I wtedy kurde na przykład zrobić takie coś, że sobie te kawałki połączyć. Nie, czekajcie, bo co to za muzyka jest, to ja nie wiem kurde w ogóle. Dobra, jest sensowniejsza idzie. Kurde. Kurde, a włącz se radio, chłopie. Jakieś kurde stacje weź pan tutaj. Znajdź elegancko. Zaraz, kurde, ja kombinuję jak kot pod górkę, słuchajcie, kurde, głośność radia, o. No i dobra. Teraz to tak. Kurde, i znowu pełny zbiornik, no nieźle. Mówię, ten rzepak sypie jak szalony, nie? No dobra. Aż nie wiem, czy przypadkiem nie mam tego modu, słuchajcie, na zwiększenie plonu. No kurde, coś aż mnie... Dziwna sprawa, żeby ty dosypało. Zobaczymy, jak pszenicy będzie sypać ogólnie jeszcze. Dobra, tutaj ZTS-ika mamy. Dobra, sąsiada, krowy widzę, kurde. Dobra, teraz tak, przełączmy się na ciągnik i kita. Dwudziesta druga minuta odcinka, także no. Podejrzewam, że myślę, że na ten odcinek to te pole aż będzie wystarczające, nie? Ja sobie od razu chudziki przyszykuję, wiecie co? Bo ja chciałbym kurde jakieś zdjęcie na inną miniaturkę zrobić. Także no kurde zobaczymy, bo no mówię, nie wyrobi się. Wczoraj mi właśnie Grzesiek przedrzeźnia, bo ja zawsze tak mówię na nie. No mówię, no mówię. I kurde, a no mówię, no mówię. Kurde, i nie przedrzeźniali. Kurczy byki. Nie no, mówię, fajne chłopaki, kurde, no. Takich ludzi pozytywnych to ja. Kurde, szacunek mam, że tak powiem, aż do deski, nie. Naprawdę, kurde, no. O kurde, a co tu się stało? Szczepa mi się skosiła, ostro. Kurde, może oś zablokowana, czekajcie, bo ja... Bo ja chcę sobie, kurde, koła od razu dać. Dobra, cyk.
Dobra, jedne mamy. No i drugie mamy. Coś zlepimy, słuchajcie. Dobra, już wam, tak powiem, nie przedłużam. Kajta, kurde, bo ja właśnie nie wiem, czy... Nie, teraz odblokowana była, no dobra. Dobra, kurde, 24 minut odcinka, 24 minuta. Mi się troszkę rozgadał. Czekajcie, kurde. Także no, 5 minutek jeszcze nam zostało do końca odcineczka, więc myślę, że dokończymy te żniwa. O kurde, pospieszyłem się z tym powiedzeniem, że jeszcze pszenicę będziemy atakować. Kurde. Troszkę żem ino przeholował. Także no. No ale dobra, kurde, przynajmniej wiecie, no. Się skosiło, kurde, a mówię, z pszenicą to zobaczymy jeszcze, kurde. Pogodę zapowiadają dobrą nawet, tak jak w realu, aż za dobrą. Także zobaczymy, no. Co to będzie dalej, kurde, także na razie, no. Rzepaki pokończone. Co tu jeszcze miałem mówić? Chyba wszystko, żem powiedział. Takich kocopołów, jakby to nazwać. Także pozostaje mi tylko zrenderować film jeszcze, zmontować. Mam nadzieję, że teraz mi, kurde, już ten film jakoś, kurde, się nie usunie. Także no dobra. Pszenicę prawdopodobnie będę kosił właśnie już na następnym odcinku, słuchajcie, także kombajnu na pewno jeszcze nie będę chował, bo mówię, na usługi jeszcze sorgo muszę kosić, tam chyba gdzieś u sąsiada mówił. Także pokosimy i sobie, i sąsiadowi. Ja tu w sumie tylko mam trzy kawałki, te dwa kawałki rzepaku i tam pszenicy i to wszystko w tym sezonie. No i tam kukurydza, wiadomo, nie. A nie, jeszcze soja chyba, kurde, na łące tej, co wyrywałem, także nie no, jeszcze trochę. Trochę, słuchajcie, mam, kurde, co to tak nie pika, czyli nie wiadomo czego. Tak, soja, słuchajcie, tutaj owies, aha, jeszcze żniwa owsa mamy, o kurde, to ja jeszcze mam koszenia, słuchajcie. Kurde, mol. No ta, i pszenica. O kurde, to jeszcze musimy, słuchajcie, nie wiem, czy jeden odcinek zrobić ze żniw. Chyba będę musiał, słuchajcie, ankietę zrobić. Właśnie. No halo, sąsiad, zaraz, kurde. Mówili, że to ciężki sprzęt. Także no, zobaczymy. Zrobię najwyżej ankietę wam. Na tym, na społeczności. Czy byście chcieli na przykład kolejny odcinek ze żniw owsa i pszenicy? Możecie napisać, słuchajcie, w komentarzu. Także możecie dać znać w komentarzu, czy jeszcze jeden odcinek byście chcieli. Może, mówię, zobaczę, wezmę kogoś do pomocy. I po prostu ktoś będzie tutaj kosił w międzyczasie gdzieś tam, kurde. A najwyżej ja się zajmę troszkę też prasowaniem, bo zobaczymy, kto będzie. No, kombaj taki trochę plastikowy z wyglądu, ale no, mówię, nic innego nie znalazłem, nie mam dostępu do nic innego, także muszę się cieszyć z tego, co mam, jak to się mówi.
No ale rzepaku fest dało, nie powiem. Kurczę, jestem mega zadowolony, nie? Jeśli chodzi o rzepak, to kurde wyszło miodzio. Także MFIK daje radę. No i w następnym sezonie nie wiem tutaj co będzie. Na pewno wapno będę musiał zastosować. Na pewno wapno będę musiał zastosować. Kurde, i na pewno będę musiał zastosować poplon. Bo chciałbym, słuchajcie, rzodkie foleiste posiać. Tutaj zaraz bezuprawowo, nie? Jak zbiorę. Prawdopodobnie zobaczymy. Tak, żeby po prostu sobie zwiększyć plon, ale to jeszcze się okaże, nie w praniu, jak to się mówi. Także 30 minuta na karku, słuchajcie, odcineczka. Dobra, kurde, widzę, że nie będę około jeździł tędy, już przyjadę. Już widzę, że lakier się nawet pościerać zaczął, ale zdążył. Także no. Kurde, miało padać, słuchajcie, burze miały być, no i nie ma. Masakra, szlak by to trafił. Możecie powiedzieć, jak tam u was jest, bo tam mówiły, że w Świętokrzyskim gdzieś coś tam napadało dużo niby. Ale ja tam, wiecie, się nie znam, nie wiem, nie byłem. Kurde, możecie powiedzieć. U nas susza taka, że hej. Dobra, także już tutaj nierealnie pojadę. No ale kurde, myślę, że w realu jakbym tak pojechał, to też bym zbytnio tutaj nie narobił szkód. Myślę, że strat dużych nie byłoby. A już po prostu, wiecie, nie chce mi się kurde w kółko jeździć, bo to naprawdę jest długie pole, nie? To jest kurde ten kawałek. To jest naprawdę długi kurde kawałek, nie? Także no. No i cóż, kurde, susza, słuchajcie, kurde, susza, po prostu masakra. Teraz jak ja patrzę, kurde, jak ziemia wysechła. Trawa żółtwa, zboże kurde żółknie. No nie wiem, słuchajcie, co to będzie z tym kurde, z tymi rolnikami, nie? To jest będzie tragizm. Jak to się mówi, kurde, niektórzy, tam jeden mi mówił, spokojnie, z Ukrainy nawiozą. No tak, ale to niby zboże techniczne znowu, które się do spalenia nadaje. To tak powiem. Także no zobaczymy, kurde. Mam nadzieję, że nie będzie takiego tragizmu jak był kurczę w tamtym sezonie, no ale zobaczymy. Teraz pomyślali, kurde, 500 plusy, jakieś strusy, kurde, 800 plus. Niektórzy myślą, że tym sposobem się, kurde, inflacji pozbędziemy, kurde, ludzie kochani. Większej głupoty nie słyszałem. Jeżeli ktoś daje 800 plus, to musi zabrać 1400 plus. Proste. Jeszcze się nie spotkałem z takim czymś, żeby ktoś coś za darmo dała. Jeszcze kurde pieniądze, nie? Rząd. Także no kurde, głupie myślenie czasami niektórych ludzi, już tak zgrężając się na temat polityki. Bo przeciętny człowiek myśli, że no kurde, ojeju, pizda, pizda, ale pizd guzik da, słuchajcie, kurde, tak naprawdę. Także no, kurde, tym sposobem oni tylko po prostu napędzają, wiecie, inflację. I ta inflacja będzie. Tego się nie pozbędziemy szybko. Bo za dużo biznesmenów, kurde, teraz mają żniwa, słuchajcie. Ma żniwa, nie? Także, kurde, za dużo ludzi po prostu czerpie
majątki na tym, nie? Żeby to, wiecie, w jakiś tam sposób zminimalizować chociaż, nie? Przecież kurde, w innych krajach inflacja jest 5%, 4% nawet. Da się to zrobić, tylko nie u nas. U nas, wiecie, Polska musi być droga, cenna i opodatkowana ze wszystkiego, nie? Mówię, jeszcze za powietrze będziemy musieli płacić, kurde, podatek. To jest chory kraj. Jak to kiedyś ktoś mi mówił z rajta, pakuj pan manele i wypieprzaj stąd. No niby tak, no. Nigdy na coś. Może przyjdzie się, kurde, za parę lat, kurde, przebranżowić się na jakieś inne zajęcie, kurde, roboty znaleźć niż tego gospodarstwo, kurde, trzymać. No zobaczymy. Nawozy 1000 zł były, kurde, od tony średnio kiedyś, pamięta się. Teraz 3700. A to na owsa, kurwa, 500, 600. No bo ludzie, kochani. Mówię, mówię, no. Dobra, także kurde, dojedziemy do końca i będziemy się żegnać. A więc kurde, pole wykoszone, rzepaczku, elegancko udało się na odcinku zrobić. Co prawda 35 minuta odcinka. No, kurde, daliśmy czadu, powiem wam szczerze. Także no, od razu sobie rurę wystawię, żeby się wysypać. Dobra. Także rzepaku dało nam sporo, 18, tak? Nie, 1800, kurde, kilo. To na 800, tu, kurde, 18, tam, Boże. Co ja mówię? Co ja mówię? Także no, kurde. Zobaczymy, ile finalnie wyjdzie. Ale podejrzewam, że jakieś 40 parę powinno być. Zaraz, słuchajcie, obliczymy, nie? Poczekajcie tylko. Niech dojadę. Kurde, będzie 40 minut odcinka jak nic. Dobra, czekajcie, zaraz, kurde, w międzyczasie ja obliczę, w silosie mam 30 ton. Dobra, tutaj mam 20 ton, plus, czekajcie, 20 ton. Dobra, i w ZTS-ie mam 9 ton równo, plus 9,000 ton równo, to się równa 59 ton, słuchajcie, no tak, tutaj mam, kurde, 30 ton, tam już groszów wiadomo, nie będę liczył, nie, 30, tu 20, to 50, No i tak, 59 ton, słuchajcie, kurde, rzepaku dało, także super, jestem bardzo zadowolony. A więc słuchajcie, jeśli kurde wam się odcinek podobał, no to zostawcie łapkę w górę, suma oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić, tak powiem, następnych filmów. Także ja się z wami dzisiaj żegnam tym pięknym widokiem. Siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć.